Pewnie się dziwisz, że dostałaś ten list po tylu latach, ale bez obaw. Miałem wiele kłopotu z jego napisaniem. Od lat próbowałem się z tobą skontaktować i wreszcie znalazłem siły. Długo na to czekałem. Jak się miewasz, Ruth? Jestem twoim ojcem. Boże, jak dziwnie to brzmi. Wiem, że nie chcesz się ze mną widzieć i boleję, że nasze rozstanie trwa już tak długo. W ciągu tych lat rozłąki wciąż sobie powtarzałem, że w końcu pewnego dnia spotkam moją córeczkę i będę mógł z nią porozmawiać. Biuro paszportowe dla cudzoziemców. Bombaj. Przepraszam, gdzie odbiera się paszporty? Przy następnym stoliku. Czy tu się odbiera paszporty? Czekać w kolejce. Zdjęcia? Są. Mówisz w hindi? Trochę. A w marathi? Nie. Mów po angielsku. Oryginalny paszport? Dokąd mam iść? Następny stolik. Chcesz przedłużyć wizę? Tak. Po co? Spodobały mi się Indie. Mówisz w hindi? Tak. A wiesz, że mając wizę turystyczną, nie możesz pracować? Wiem. Powiedz, podobają ci się Indie? Bardzo. A Hindusi? Ty, Angielka, chodź.
Dokąd pojedziesz? Tylko do Pune. Masz nas uprzedzić o wyjeździe z miasta. Dlaczego tak późno przedłużasz wizę? Przepraszam, zapomniałam. Więcej nie zapominaj. Dokąd jeździłaś w zeszłym roku? Tylko do Pondicherry. Dokąd jeździłaś w zeszłym roku? Tylko do Pondicherry. Dla Tokiowów. Tam biłeś. Ułamiem car. Teraz wracasz do Pondicherry? Nie. Zanieś to na miejscowy posterunek. Dostaniesz podpis i przyniesiesz z powrotem. Kalba Devi. Jesteś spod znaku Skorpiona? Znam cię na wylot. Nie masz u mnie szans. Linda Goodman mówi to samo. Szwedzki masaż dla pana. Nic między nami nie będzie. Proszę się rozebrać i położyć. Sprawdziłam cię w serwisie numerologicznym. Masz w nazwisku podwójne O, a to oznacza wroga. Gdybyś miał U, wtedy byśmy do siebie pasowali. P to nie pieprzenie, tylko przyjaźń. Masz na imię Ruth? Yes. Tak. Lim. Jestem Lim. Hi, Lim. Cześć, Lim. Turn around, please. Odwróć się. Chcesz uścisk dłoni? Co? Uścisk dłoni. Robienie laski. Tysiąc rupii. Tak. Mogę wnieść skromny datek na rzecz policji? Dla owdowiałych żon albo może na inny cel? Pomożemy sobie nawzajem? उलट उसी को नहीं खाया जोटी समेत नारेल मंगावे भेरू पूजन जावे दो चिटकीले धरे अगाड़ी गोला आप गटकावे करमारी दुनिया ज्ञान बिना कैसे तेरी यहाँ बहुत
Jak będziesz zadawać za dużo pytań, zrobią się podejrzliwi. Ludzie są tu przewrażliwieni na swoim punkcie. Zastrzegli nawet własnego Boga jako znak towarowy. Zaczęli sprzedawać dżinsy nazwane jego imieniem. Dowiem się dyskretnie, czego trzeba, dobrze? Bądźmy w kontakcie. Jak czegoś się dowiem, wyślę ci mail. बेटा मांगे अजिया सूत के साटे आपरा पुत्र मावा चावे गला और का काटे जीवित बाप न रोटी न देवे दुख घनेरा देवे मरिया पाछे मुंड मुडावे खागन बाप बनावे कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधु खोजे सोनर पावे कहत कबीर सुनो भाई साधु खोजे सोनर पावे यह संसार भरम की भूली आप नजर नहीं आवे Przyjdź w poniedziałek. Ty jesteś Maja? Divakar. Pomogłaś jej, dziękuję. To dobra dziewczyna. Bo mi ją złamiesz. Mięśnie też trzeba wyćwiczyć. Jak poszło w Pune? Tak sobie. Zastrzegli tam nawet imię własnego Boga. Proszę się odwrócić. To trochę potrwa. W Pondicherry dopiero po kilku miesiącach dowiedziałam się, że Patel był w Goa. Po kolejnych kilku miesiącach ustaliłam, że wyjechał do Pune Ashram. Nie mam pojęcia, jak długo to potrwa. Dobrze, że przyjechałaś. Niespodzianka. Zobacz, jaki wyraźny obraz. Co to za staruch? Widzisz różnicę czy nie? Za kilka miesięcy zainstaluję ci kino domowe. I Blu-ray. Będziesz miała prywatne kino w domu. Cinemax. Co? Dziękuję. W ten sposób dziękujesz? Chodź, usiądź przy mnie. Czym tak pachniesz? Niczym.
To jakieś perfumy. Nie. Muszę sprawdzić. Dziś cię nie oszczędzę. Widziałaś mój krawat? Jim Morrison. Specjalnie dla ciebie. Co to jest? Kondom. Oszalałeś? Wiesz, że nie mogę. Nie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz. Zaufaj mi. Zrobimy to powoli. Nie. Ufasz mi, czy nie? Nie bój się. Nie zrobię ci krzywdy. Zostaw mnie. Odejdź. Powiedziałam nie. O co ci chodzi? A potem narzekasz, że za rzadko się widujemy. Wciąż tylko seks. Dlaczego tylko o to ci chodzi? Zawsze? Żeby choć raz. Nie. Jestem sfrustrowany. Mam przelecieć jakąś inną? Nie. To czego chcesz? Siedzę tylko i patrzę na ciebie cały dzień. Co mam robić? Prashant? Co? Zdejmij spodnie. I co? Nie musisz się frustrować. Zrobisz mi masaż? Jak swoim klientom? Daj mi trochę czasu. Ja też mam ochotę, ale myślę tylko o ojcu. Powoli do tego dojdziemy. Możesz nic nie mówić? Telefon. Cicho bądź. Mów. Co? To towar Chitiapy. Co będzie, jak nas złapią? Nie. Róbcie, co chcecie. Tak, przyjadę. Skarbie? Muszę iść.
Dowiedziałaś się czegoś? Nie, ale znalazłam dwóch fotografów o nazwisku Patel, Benjamina i Yusufa. Mój tata ma na imię Arjun. Mieszać? Kwitnąć? Blumen. Wanka. Gnój. Wanka. Wanka. Unnati. 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 Chashmish. Chashmish. Chutia. Pani tha behta avara tha. Are. Przepraszam. Dokąd pan jedzie? Bandra jest w tym kierunku. Nie, zaraz skręcę w prawo. Nie traktuj mnie jak cipy. Co powiedziałaś? Nie traktuj mnie jak cipy. Żadna tam cipa. Mnie kojarzysz się z tą na M. Ma. Order? Morderczyni, matka. Age chalo. Jedźmy. No madam. Dzień dobry. How are you? Jak się masz? Wizę? Masz wizę? Nie. Nie. Nie masz wizy? Tak sobie myślę. Wakacje dobrze by mi zrobiły. W Goa, Manali, Pondicherry. Tylko loty takie drogie. Ile kosztuje bilet? 10 000. Miałaś już gotowe. Kup sobie bilet do Nowego Jorku, wyjedź i nie wracaj. Nice, madam. Bardzo mi miło. Thank you. Dziękuję. New York. Nowy Jork. Jakieś wieści? Nie. Mam już tego serdecznie dość. Facet był strasznie nieprzystępny. A jak zaczęliśmy się całować, to co zrobił? Zaraz rozpuścił gębę, że taka jestem piękna i że nie mógł mi wcześniej powiedzieć, bo tak go zatkało z wrażenia. I nagle mówi, jestem gejem. Kapujecie? Okazało się, że był biseksualny. Pomyślałam, co mi tam? Rut, ktoś do ciebie dzwonił cały ranek. Wszyscy wciąż pytają, czy pani Rut jest wolna. Chcę wziąć godzinę wolnego. Mowy nie ma, znikniesz na 3 godziny. Mam spotkanie w ambasadzie. Dowiedziałaś się czegoś? Nie. Oni pewnie coś wiedzą, ale nic nie mówią. Nie do wiary, że nie masz nawet zdjęcia ojca. Matka go nienawidzi. Rut, idzie twój absztyfikant. Zapraszam. Masz ładny uśmiech. Thanks. Dziękuję. I like your teeth. I ładne zęby. Thanks. Wyglądasz jak skrzyżowanie królika Baxa z Julią Roberts. I like Baxa. Lubię królika Baxa. So where do you stay? Gdzie mieszkasz? I really don't see to nie ma nic do rzeczy. Oh. Look, love, you want me to find chcesz, żebym znalazł twojego ojca? Tak.
Przecież i tak zobaczę twój adres w dokumentach. No tak. Przepraszam, wpadam w paranoję. Jak to młoda, biała dziewczyna w Bombaju. Wciąż mnie o coś wypytują. Przepraszam. Jak mama? Dobrze. Gdzie mieszka? W Brighton. Bardzo ładnie. Jakieś rodzeństwo? Nie. Siostra zmarła dawno temu. Przykro mi. Nic nie szkodzi. Dawno temu? Ile miała lat? 15. Popełniła samobójstwo. Wtedy zostawił nas tata. Nie mógł pogodzić się z jej śmiercią. Tak bardzo ją kochał. Mama zamilkła po tym zdarzeniu. Nie chciała mówić o tacie. Nie wybaczyła sobie, że pozwoliła mu odejść. Wciąż to rozpamiętywała. Proszę spojrzeć. To Emily, mama i ja. A to ręka mojego taty. Rolex. Zegarek. To Rolex. Wielkie nieba. Kosztował pewnie 20 tysięcy. To Rolex. Czy twój tata jest Hindusem? Tak. Ale miał brytyjski paszport, dlatego do pana zadzwoniłam. Na pewno pan na niego trafi. Jest tu mnóstwo ludzi z brytyjskim paszportem. Wielu z nich pochodzi z Ashram. Ale nie ma wśród nich Arjuna Patela. Cześć, Lin. Cześć. Widziałeś ten numer z bryką? Na dwóch kołach? Gość jechał bokiem. Zobacz, odjazdowa scena. Kim jesteście? Co robicie w moim domu? Siadaj. Która to droga w Bangalore? Droga pierścienia. To Jagesh? Nie, tylko wygląda podobnie. Kim jesteście? Chityappa Sidana Gowda. Kawa. Częstuj się. Bardzo dobra kawa. W Bombaju nie umieją parzyć dobrej kawy. Przepraszam, wyłączę. To pilot do klimatyzacji. Wiem, włączę klimatyzator.
Tutaj. Gdzie? Trzeba się przystosować do pogody w Bangalore. To do DVD. Wiem. Do DVD. Podniosłem się i znikł obraz. Włącz, proszę. Tam, braciszku. Wiem. To ten. Nie wyłącza się. Zagadka. Jak wizerunek upędry. Prawdziwa zagadka. Labirynt. Jesteś czyjąś dziewczyną? Tak. Gdzie chłopak? Nie ma go tu, wiem. Już sprawdzałem. Gdzie on jest? Nie wiem. Nie chcesz powiedzieć. Wiem, że wiesz, ale nie powiesz. Czego chcecie? Pieniędzy. Znajdź Prashanta, to mój dom. Wiem, że twój. Wiem wszystko. Nie mam żadnych pieniędzy. To też wiem, bo już ci je zabraliśmy. Ile? 57 tysięcy. Mów po angielsku. To moje pieniądze. Siadaj. Macie mi je oddać. Ciężko na nie pracowałam. To moje, nie tego handlarza. Chcesz? Hey! Siadaj. Oddaj. Look. Patrz. Look. Hey, look. Ciężko zarobione pieniądze, wiem. Bardzo ciężko. 1000 rupii za laskę, wiem. Czego chcesz? Chcę, żebyś powiedziała swoje imię. Proszę. Ruth. Ładnie. Ciut. Nice. Ja jestem Chutiapa. Chutiapa. Chutiapa Gouda. Gouda. Ciut. Wzięliśmy już. Mów po angielsku. 57 tysięcy. Twój chłopak jest mi winien 180 minus 57, jednego laka i 23 tysiące. Czyli 123 laski. Grzeczny jestem, nie? Ty też grzecznie zapłać. Kiedy przyjdziesz? Kiedy chcesz? Jeśli przyjdziesz dzisiaj, będzie za wcześnie. Jeśli jutro, za późno. Wybierz porę.
Przepraszam, nie mogę odebrać. Zostaw wiadomość. Prashant, tu Ruth. Zadzwoń. Widziałeś Sandmę? To film o nas. Ja jestem Sridevi, a ty Hasanem. Chyba oszalałam, że zgodziłam się pójść z tobą na kolację. Przepraszam. Kiedy przyjdzie Ruth? Pewnie już idzie. Najmocniej przepraszam, że musiał pan czekać. Mówisz jak prawdziwa Angielka. Przepraszam, że musiał pan czekać. Ja bym powiedział przepraszam za spóźnienie. Przepraszam za spóźnienie. Wiem, że są korki, metro nawala, pociągi nie dojeżdżają i tak dalej. A przede wszystkim kierowcy w Bombaju nie potrafią jeździć. Wciąż tylko trąbią i w tym szaleństwie zapominają, jak się jeździ. Miasto przypomina wielką szkołę jazdy. No i remonty. Nawet nie mów o remontach. Niezbadane są ścieżki Boga i drogowców. Tu kopią, tam kopią. Jak dziś czegoś nie rozkopią, to pewnie jutro to zrobią. Wiesz, co myślę? To wszystko to chyba rządowy spisek. Chcą nam wmówić, że trudzą się na rzecz narodu. Wszyscy myślą, co za postęp. Indie aż błyszczą. Przejeżdżałaś kiedyś przez Lucky Signal? Zrobił się z tego trójkąt bermudzki. Nie słyszałaś? Powstała o tym książka. Za moich czasów nakręcili też film. Wiesz, co tam się działo? Wielkie statki, samoloty, ludzie, wszystko znikało. Nikt nie wiedział dlaczego. Kompletny chaos. Nie docierały tam fale radiowe, nic nie docierało. Radiowe? Fale radiowe. Wychodzi na jedno. Ma pan rację. Proszę się odwrócić. Coraz lepiej mówisz w hindi. Nawet na targu mnie już nie oszukiwują. Oszukiwują? Mówi się, na targu mnie nie oszukują. Nie oszukują. Dziękuję. Widzę, że się pan gimnastykował. Mieszkam w wieżowcu bez windy. Już samo wejście na górę to dobre ćwiczenie. Panie Divakar, musi pan dbać o swoje nogi. Liczę, że ty o nie zadbasz. Czuję się odmłodzony. Jesteś dla mnie za dobra. Co ja bez ciebie zrobię? Przyjdzie mi chyba umrzeć. Ale pan dramatyzuje. Może pan iść. Dziękuję, moja droga. Cześć, dziewczyno. To co, nie przyjdziesz? To mi zajmie całą godzinę. Stracę wtedy klienta. A możesz ty do mnie przyjść? Negocjacje, tak? Ty, koleś. Uważaj, to metal, nie piórko. W porządku, mówisz, masz. Lin? Upalasz się czasem? Bywa, że mam takie dziwne jazdy. Mam wrażenie, że się kurczę. Jak Alicja w Krainie Czarów. Tyle, że to nie ja się kurczę. To świat wokół mnie staje się coraz większy. Nie mogę znaleźć tej jednej osoby, której szukam.
Wiem. Po prostu nie mogę. Nie chcę być nieuprzejmy, ale możesz nic nie mówić? Śpieszę się. Przepraszam, strasznie się naćpałam. Co jest? Skarbie, nikt inny z tobą nie przyszedł? Coś ty zrobił. Ale ze mnie palant. Skończony osioł. Co to ma być? Co? Gdzieś ty był? Tyle razy wydzwaniałam. Wszystko posprzątam. Zajmę się tym, spokojnie. Boże, co z tobą? Gorzej ci? Czego chcesz? Czego ode mnie chcesz? Pytam do cholery. Wiem. Gówno wiesz. Z czego się śmiejesz? Co cię tak bawi? Powiedz. Ciebie nic nie obchodzi, w ogóle. Gdzie byłeś zeszłej nocy? I kim jest ten palant Chutiapa? Skarbie, przepraszam. Wybacz, nawaliłem. Szukają mnie. Wiem. Ten Chutiapa włamał się do mojego domu. Pobił mnie. Zabrał moje pieniądze. I zmusił do seksu. Zrobiłaś to? Nie w ten sposób. Ile wziął? Spierdalaj. Co to? Nie chcę znów przepraszać. Wszystko naprawię. Skończę z tym. Oszalałeś? Pomóż mi, proszę. Czekałem w samochodzie. Mówiłem, że nie chcę się w nic mieszać. A potem przyszedł ten stary. Wzywają cię. Krążyły plotki, że Chutiapa wyjechał do Karnataki. Okazało się jednak, że był na miejscu. To on nas tu sprowadził. Co powiedziałeś chłopakom? Że nikogo nie będzie i zgarniemy mnóstwo haszu. Wcisnął wam taki kit, a wy uwierzyliście? Rozbieraj się. Chutiapa przyjął go do gangu. Jak długo tu jesteś? 4 lata. Co robiłeś? Drobne hałtury, to znaczy? Pisałem. Pisasz? Idź płynie. Co napisałeś? Zaśpiewaj piosenkę. Idziesz. Proszę, puść mnie. Ile jest wart mój towar? 200 kafli. Mój towar, który chciałeś ukraść, jest wart 200 kafli. Czyli tyle jesteś mi winien.
Ile jest wart mój towar? 200 kafli. Czyli ile jesteś mi winien? 200. Kiedy zapłacisz? Skąd wezmę pieniądze? Wyciągnąłem ci z kieszeni 80 gramów. Warte 20 tysięcy. Czyli do zwrotu 180 tysięcy. Kiedy zapłacisz? Jeśli nie oddam mu 180 tysięcy, to mnie zabije. Koledzy cię wydymali. Popełniłem błąd, przepraszam. Byłem naprany i naćpany, a to moi przyjaciele. Śpuny. Skarbie. Skarbie, skarbie. Co poradzę? Nie mogę wracać do domu. Pozwól mi tu zostać. Będę mógł codziennie z tobą być. Jakoś skombinuję te pieniądze. Proszę. Znalazłam coś, a raczej kogoś. Czy możesz przyjechać pojutrze do ashram? Bilet do Pune, proszę. Na kiedy? Na pojutrze. Imię? Ruth. Chcesz szczęśliwe zakończenie? Nie rozumiem. Uścisk dłoni. Laskę. Nie rozumiem. Nieważne. Wiem, że dzwoniłaś. Skąd masz mój numer? Czy miał może na imię Peter? W porządku, podróżuję. Chciałam wyjechać, zobaczyć świat. Nie, mamo, nie wszędzie jest tak samo. Posłuchaj mnie. Przyjechałaś do Indii, kiedy byłaś w moim wieku, więc czego nie rozumiesz? Bo nigdy byś mnie nie puściła. Nawet do klubów mnie nie puszczasz. Nie musisz się martwić. Zaoszczędziłam z wakacyjnej pracy. Czekałam, aż o nim wspomnisz. Wiem, że nie umarł. Jeszcze nie, ale niedługo. Jak możesz pieprzyć o Jezusie, skoro tyle lat mnie okłamywałaś? Nie będę tego słuchać. Nie. Wiesz co? Pieprzę pastora Grenville'a. W dupie mam Kościół, Jezusa i ciebie. Oszalałaś? Powiedz mu, żeby zapłacił. Nie ma tylu pieniędzy. Niech odpowiada za siebie, zawalił sprawę. Co za różnica? Zrobię jedną laskę więcej. Znam takich. Kiedy przyjdzie? O 11. Czy wiesz, jak umarł ojciec Chitiapy? Nie. Chitiapa z nim mieszkał, kiedy był mały.
Jego stary był alkoholikiem. Pewnego dnia Chitiappa nie mógł już wytrzymać z głodu. Ojciec wyszedł z domu szukać czegoś do jedzenia. I gdzie trafił? Do miejscowego baru. Jak tylko wszedł do środka, zabił go wybuch cysterny. Nic z faceta nie zostało. Ruth? Może herbaty? Bez rozbierania. Wstydzisz się? Nie. Rób. Co to jest? Nawilżacz. Nawilżacz. Miękki i przyjemny. Miękki. Rób. Nie patrz, tylko rób. Gdzie mam patrzeć? Na ścianę. Przestań. Co się stało? Przepraszam. Co się stało? Mój ojciec też tak mówił. Stój tu i patrz na ścianę. Nie pozwalał mi się ruszać. Przez cały dzień musiałam ślepić w tę ścianę. Nie płacz. Rób jak należy. Ładnie. Mieszkałam razem z ojcem. Był pijakiem. Pił przez cały dzień. Pewnego dnia wyszedł po alkohol. Po drodze zaczął pić. Jechał i pił. Wsiadł za kółko po pijanemu. Jechał i pił, aż nagle wjechał w cysternę z gazem i zginął w eksplozji. Czekałam na niego. Czasami zdaje mi się, że on wróci. Co się stało? Dlaczego kazałeś mi przestać? Co się stało? Nie lubię brodatych. Wyglądają jak małpy. Noszą broń tylko po to, żeby szpanować. Już wychodzisz? Co się stało? Ściągnij windę. Pewnie się zacięła. Idź już. Nic panu nie jest? Może wody? Gdzie ta winda? Podać panu coś? Zapraszamy ponownie. Ale z ciebie ziółko. Nie
Co robisz? Przepraszam. To mój dom. Nie wiedziałem. Skorzystaj z toalety. Dziękuję. Zapraszam. Na lewo. Kto to był? Chciał się odlać. Zaprosiłaś nieznajomego do domu? Chciał lać pod drzwi. Trzeba go było kopnąć w jaja. Ja też chcę się odlać. Nie śmiej się. Otwórz. Zaczekaj, niech skończy. Przecież do niego nie dołączę. Nie wiem. Proszę. To zły klucz. A gdzie jest dobry? Skarbie, gdzie jest klucz? Jak mam go znaleźć w tej torbie? Przyniosę wiadro. W to sikaj. Bal się. Co się dzieje? Mój brzuch. Spróbuj się zdrzemnąć. Muszę coś wziąć. Cokolwiek. Chcesz jeść? Nie. Gdzie jest klucz? Może chińszczyznę? Żeberka wieprzowe? Makaron z jajkiem? Pies z czarną fasolką? Nie? Sushi teriyaki. Co robisz? Bardzo boli? Gdzie klucz? Podgrzeję ci zupę. Nie chcę nic jeść. Gdzie jest klucz? Jedz. Nie chcę. Od wczoraj nic nie jadłeś. Powiedz, jaki jestem straszny, a jaka ty dobra. Sam będę sprzątał własne gówno. Kim ty jesteś? Matką Teresą? Chcę ci tylko pomóc. Nie rozumiesz, co ja przeżywam. A czyja to wina? Zachowujesz się jak bezgrzeszna. Dla ciebie jestem śmieciem. Śmierdzę. Ty i to twoje pozbawione emocji podłe życie. Nic nie wiesz o moim życiu, więc się zamknij. Właśnie. Nic nie wiem o twoich uczuciach. Jesteś podły, tak? A ty? Wszechwiedząca? Po prostu nadczłowiek. Spójrz się na mnie, wszystko wiem. Taka dobra ze mnie dziewczyna, znoszę tyle cierpień. Ja biedna. Spójrzcie, jak cierpię, przypatrzcie się. Obwiążę moje cierpienie wstążeczką i schowam pod poduszkę. Tak bardzo cierpię. Wprawdzie każdego dnia robię laski facetom, ale nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia. Ty mnie tam zabrałeś, bo wiem, że jesteś w tym dobra. Pierdol się, ty też. Zrób choć raz dobry uczynek. Poczuj coś wreszcie i choć raz daj się przelecieć. Może nie będę się czuł jak jeden z twoich klientów. Powiedz, kim dla ciebie jestem? Nikim. Przeszkodą. Przeszkodą? Oświeć mnie, niepokolana dziewico. Czy jest w twoim życiu coś więcej niż taka przeszkoda jak ja? Owszem. Chcesz wiedzieć?
Myślisz, że dlaczego tam chodzę? Dlaczego daję się upokarzać tym starym, pomarszczonym fiutom w zaplutej norze w Bombaju? Nie mam pojęcia, bo kogoś potrzebuję. Zawsze byłam jak dobra matka. Przygarniałam takich jak ty. Spójrz na moje życie. Moja matka chce zrobić ze mnie świętą. Ty chcesz mnie tylko przelecieć. Reszta chce, żebym robiła im laski. A ja chcę kogoś, kto się mną zajmie bez żadnych oczekiwań. Rozumiesz? Kogoś, kto będzie mnie kochał bezwarunkowo. Ten list jest wszystkim, co mam. Komuś na mnie zależy. Ktoś za mną tęskni. Ktoś mnie kocha i muszę go znaleźć. Muszę go znaleźć, bo dłużej tego nie zniosę. Nie płacz. Chcę, żeby ktoś mnie kochał. Muszę go znaleźć. Niewiele pamiętam, byłam wtedy mała. Zawsze czułam, że ojciec bardziej kocha moją przyrodnią siostrę niż mnie. Spędzał z nią całe godziny. Życzyłam jej śmierci. Kiedy miałam 5 lat, siostra się zabiła. Zaszła w ciążę, ale nikomu nie powiedziała. Kładła sobie moją rękę na brzuchu i płakała. Strasznie się bałam. Cześć, Ruth. To jest Divya. Usiądziemy? Powiedz jej. Przepraszam, że tak się narzucam, ale kogoś szukam. Nazywa się Arjun Patel, jest fotografem i moim ojcem. Ben. Nazywa się Benjamin Patel. Mój ojciec ma na imię Arjun. Wrócił do oryginalnego imienia po powrocie z Anglii. List do mnie podpisał Arjun Patel, bo znałaś go pod tym imieniem. A ty go znałaś? Tak. Znałam go. Jako Ojasa. Dla nas był Ojasem. Wszyscy przyjęliśmy ashramskie imiona. Benjamin Patel, Ojas, po co tak wiele imion? Dlaczego go szukasz? Bo to mój ojciec. Po co? Chcę go poznać, zobaczyć się z nim. Był bardzo dziwny. Unieważnili mu paszport w ashram. Jak to unieważnili? Kazali mu wyjechać. Z powodu? Nie wiem. Nikt nie wie. Przecież go znałaś. Byłam z nim, kiedy pisał do ciebie ten list. Przed wyjazdem wspomniał, że kupuje mieszkanie w Warszawie, w Bombaju. To wszystko, co wiem. Nie, posłuchaj mnie. Doskonale pamiętam, jak mówiłaś, że nie ma Arjuna Patela. Ale powiedziałaś też, że jest 2 fotografów. Jeden Yusuf Patel, a drugi Benjamin. Tak było, możesz sprawdzić u siebie. Mam jeszcze zapis rozmowy, wyślę ci. Przysięgam, że o tym rozmawiałyśmy. Benjamin Patel, tak.
Yes. No, please find out. Dowiedz się, proszę. All right. Na razie. Okay. Bye. Mamy tylko akta przestępców. Ludzi, którzy złamali prawo. Czy ten Benjamin Patel popełnił jakieś przestępstwo? Nie. Można zrobić jeszcze jedno. Gdzie on mieszka? W Warszawie? Niech pani popyta na poczcie. Przepraszam. Szukam mieszkańca Warszawy. A konkretnie? Znam nazwisko, potrzebny mi adres. Musisz pomówić z naczelnikiem. Gdzie go znajdę? Tam. Hello. Namaste. Namaste. Czy mogę zająć panu chwilę? Thank you. Dziękuję. Nazywam się Ruth Etzer. Jestem z Anglii. Szukam człowieka w Warszawie. Mam nazwisko. Dobrze mówisz w hindi. Może mi pan pomóc? Nie. Nie rozdajemy adresów. Poza tym mamy pełne ręce roboty przez festiwale i wybory. Jestem zajęty, nie pomogę ci. To nie Anglia. Chcę ofiarować datek na rzecz festiwali lub wyborów. Proszę zadzwonić, kiedy czegoś pan się dowie. To jest mój numer. To trochę potrwa. Będziemy znać adres, jeśli ten człowiek dostawał jakieś listy. Czy mogę prosić o pana numer? Tak. Zapisz sobie numer komórki. Hello, madam. Witam ponownie. Once again. Podobno dużo pracujesz. Nie dość, że bez pozwolenia, to jeszcze bez wizy. Jak tak można? Planuje pan jakiś urlop? Nic konkretnego. Za to cały jestem obolały. Mam sztywne plecy. Kiedy mogę przyjść? Skarbie, gdzie byłaś? Zostawiłaś mnie samego. Jestem głodny. Gdzie klucz? O, w mordę. A to co? Proszę się rozebrać i położyć. Bez obaw, on już przywykł. Umyję tylko ręce. Co to ma być? A jak pan myśli? Dwa dni jestem związany, musiałem sobie radzić. Skarbie? Co on tu robi? Wychodzę na chwilę. Wychodzę, skarbie. Proszę pani. Pani skarbie. Wrócę za kilka dni. Co pan robi? Czekam. Moi znajomi są bardzo podekscytowani. Wyszli się zabawić. Bardzo chcą cię poznać. Nazywa się Benjamin Patel?
Tak, ale używa też innych imion. Nie trudno będzie go znaleźć. Ci goście handlują diamentami w Brukseli. Może dadzą ci w prezencie piękny kamień. Kto wie? Czy długo potrwają poszukiwania? Zależy, jak szybko podpiszą czek. Chodź. Moja znajoma Ruth, moi przyjaciele. Powiedz, ile masz lat? 20. Bardzo młoda. Chodźmy do jakiegoś lepszego lokalu. Hej. Prashant. Hey. Wychodzisz? Yes. Tak. Musimy porozmawiać. Nie teraz, to ważne. Jakiś problem? Nie. Owszem, tak. Daj spokój, Prashant. Ona nie chce z tobą rozmawiać, daj jej spokój. To moja dziewczyna. Kim jesteś? Chodź, idziemy. Wybacz, skarbie, do zobaczenia. Peter, zaczekaj. Przepraszam, że cię uderzyłem. Wal się. Nie lubię złota. W ogóle mi nie leży i źle na mnie wygląda. Poza tym mam na nie uczulenie. Wystarczy, że założę naszyjnik i już mam wysypkę na skórze. Przestań już. Wciąż wisisz na telefonie. Zamknij się. Oddzwonię. Nie wstyd ci? Nie wstyd? Za jedyne 1000 rupii? Mówię do ciebie. Słuchaj, jak do ciebie mówię. Proszę ją zostawić. To nie pańska sprawa, właśnie że moja. Zależy mi na tej dziewczynie. Proszę nie krzyczeć. Ruth nie będzie z panem rozmawiać. Ty też bierzesz w tym udział? Ty ją do tego namówiłaś. Co to pana obchodzi? Przestań pyskować. Panu tego nie robiła. Nasi klienci mają wymagania. Nie tłumacz jej. Chce pan masaż czy nie? Nie. To do widzenia. Tracę przez pana czas. I proszę tak nie patrzeć, bo oczy wydrapię. Mów. Zaczekaj. Zapisałam. Dziękuję bardzo. तेरी है पर मारे दुनिया
ज्ञान बिना कैसे तेरी जानबूझकर पत्थर मंगाया उनको देव बनाया देवन में जे हो संकलाई उलट उसी को नहीं खाया जोटी समेत नारेल मंगावे भेरू पूजन जावे दो चिटकी ले धरे अगाड़ी गोला आप गटकावे कैसे तेरी करमारी दुनिया ज्ञान बिना कैसे तेरी Czy pan Benjamin w domu? Nie ma go, wyszedł do pracy. Prosił, żebym przyszła. Pewnie niedługo wróci. Zapraszam. Napije się pani kawy czy herbaty? Herbaty. Nie ma tu jego zdjęć? Robi zdjęcia innym. Cześć, dziewczyno. Szczęśliwego Diwali. Potrzebna mi broń. Co takiego? Ha.
Ruth, gdzie byłaś cały dzień? Prashant wpadał 3 razy. Bełkotał tylko, że przeprasza. Co się dzieje? Czy mogę tu zostać na noc? Możesz spać u mnie. Chcę tutaj. Dobrze się czujesz? Mogę tu spać? Tak. Lin? Dlaczego tu przychodzisz? Nie masz dziewczyny? Dlaczego pytasz? Nie potrafisz być w związku. Jesteś moim najlojalniejszym klientem. Nigdy nie zawodzisz. Przychodzisz każdego dnia. Dlaczego? Bo cię kocham. Od początku wiedziałeś. Co? Wstawaj. Wstawaj. Chcę z tobą pomówić. Dlaczego wysłałeś mi ten list? Dlaczego napisałeś, że za mną tęsknisz i za co przepraszałeś? Kocham cię. To żadna odpowiedź. To nie wystarczy. Odpowiedz na pytanie. Kocham cię. Tego właśnie chcesz? To nazywasz miłością? Naprawdę cię kocham. Tyle lat na ciebie czekałem. Tęskniłem za tobą. Zamknij się. Odpowiedz na pytanie. Czy to dlatego Emily się zabiła? Czy to dlatego Emily się zabiła? Co wiesz o Emily? Co ty o niej wiesz? Kochałem ją. Zrobiłeś jej dziecko. Kochałem ją. Patrzyłem, jak bawi się w ogrodzie przed domem. Godzinami z nią rozmawiałem. Twoja matka zakochała się we mnie, bo byłem zapatrzony w Emily. Pieprzyłeś 15-latkę i uważasz, że to w porządku? Kochałem Emily. Wiesz, jakie to chore? Ożeniłeś się z moją matką. Posłuchaj. Czyja to wina? Twoja matka nie chciała jej zabrać do lekarza.
Czyja to wina? Chciała za mnie wyjść, bo pieprzyłeś 15-latkę i to jest kurwa problem, bo ją kochałem. Dla ciebie to normalne, że posuwałeś dziecko swojej żony? Poślubiłem twoją matkę, bo chciałem być z Emily. Kochałem ją. Chciałem z nią być. Ty zboczeńcu. Jesteś chory. Czy ty się słyszysz? Musisz umrzeć. Ruth, odezwij się. Nic ci nie jest? Powinnam cię zabić. Pogodziłem się ze stratą Emily. Przyjechałem do ciebie. Napisałeś do mnie list. Widziałem w tobie Emily. Przysięgam, że mówię prawdę. Dlaczego matka nie powiedziała ci wszystkiego? Sama zaproponowałaś mi zrobienie laski. Mogłeś odmówić. Ale ja cię kocham. Naprawdę cię kocham. Wynoś się. Wynoś się z mojego życia. Czy mogę z tobą posiedzieć przez 5 minut? Ruth, nie odchodź. Możemy zacząć od nowa. Ruth, wyjdź, proszę. Proszę, wyjdź. Tak mi przykro. Ruth, otwórz drzwi. On już poszedł. Jesteś bezpieczna. Co się stało? Ruth, wyjdź. O co chodzi? Skarbie. Co się stało? To ja. Przepraszam, nie chciałem cię wtedy uderzyć. Otwórz drzwi. Powiedz coś. Co się stało? Ten człowiek był jej ojcem. Skąd wiesz?
Wersja polska na zlecenie HBO SDI Media Polska. Tekst Bartosz Luboń. Czytał Jacek Brzostyński.